Kuźwa, nie wytrzymałem 3 sekundy po tym komentarzu, który dostałem pod filmikiem od tego HP-ka, że bym spróbował wyjąć lampę z tego Acera sprawnego. Już to robię. Dzięki za tipa, chłopie. Kurde, odkręcam, to są dwie śrubeczki. Wyciągnę tą lampę, zobaczymy, jak będzie wyglądała. Także wow, wow, jeszcze raz wow. Dobra, słuchajcie, klapka wykręcona. Tu sytuacja bardzo podobna. Uchwycik. Dwie śrubki. Nie, raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj do wykręcenia. Także wykręcam cztery śrubeczki i spróbuję wyciągnąć tą lampę. Ja pierdzielę, wyciągnąłem tą lampę. Słuchajcie, ona jest... No prawie, że... 200,08. E28. Chwila, idę do tej starej lampy, co wykręciłem z tamtego, chciałem powiedzieć, mikroskopu. Projektora. Kurde, jak to zadziała, to będę bardzo ci wdzięczny za tego tipa, naprawdę. Dobra, słuchajcie, to jest lampa z Acera. Ona ma tutaj 200x08. Nie wiem, o co w tym chodzi dokładnie. 200x08 E20.8. Takie ma oznaczenia. Ta stara lampa z tego HP-ka, też ostra, ale ma 200x10 i pisze E17,5. Ktoś mi podpowie, co te wartości tutaj oznaczają, jakie są różnice pomiędzy taką a taką lampą. Bo nie wiem dokładnie. E28. Tu jest chyba montaż. Chodzi o montaż. Tutaj tą końcówkę. Tak mi się zdaje. A tutaj jest 200x08. A tu 200x10. Dobra, nieważne. Spróbuję ją podpiąć do... Kurde, tego projektora HP-ka. Chwila, moment. Słuchajcie, one nie pasują, jeżeli chodzi o obudowy. Natomiast tą wtyczkę widzę, że tu można wypiąć. Także wepnę się do tutaj tego HP-ka, włączę go i zobaczymy, czy się lampa włączy. Jak się włączy, to będzie miazga. Dobra, słuchajcie, chwila prawdy. Zasilanie. Lampa podpięta do projektora. Włączam zasilanie. Niech się dzieje, wola Boża. Najlepszy sposób przetestowała Hanna Reinsch. Hanna Reinsch to jedna z pierwszych pilotek w historii. Nie działa. Latała śmigłowcami, samolotami rakietowymi. 28 kwietnia 1945 roku wywiozła z atakowanego miasta generała Roberta von Greimla. Było to na dwa dni przed oficjalnym lampa samobójstwem. Lampa nie startuje. Hitler mógł się przekonać, że ucieczka jest możliwa. Jeszcze raz go wyłączę. Chcę to sprawdzić. Od razu miga lampa. Sasza umieścił w bazie danych setki rozmów, które z bliskimi współpracownikami Hitlera przeprowadził. Czyli widzicie, kurde, już tej lampy nie podłączę. No dobra, jeszcze coś tylko chcę zobaczyć. Dobra, podpiąłem starą lampę. Zobaczymy, co się będzie działo. Sasza może sprawdzić, co miały na pokładach samoloty, które 21 kwietnia odleciały. To jest ciekawe. Czy to wymaga włożenia całej obudowy? 16 pasażerów i 5 członków załogi. Bo chyba tak. Dobra, jeszcze spróbuję przełożyć tą lampę do tej obudowy. Włożyć całą obudowę i sprawdzę wtedy, co się będzie działo.